Cześć, tu Ernest! Dzisiaj sprawdzimy reakcję wojowników Placu Zabaw na to, co zaraz zrobimy. Przy okazji pokażę wam kilka ciekawostek i wiadomości. Zaczynajmy! Hello guys! W grze jest mega, mega Thanos! Ale krzyczą! Co jest? Hello guys! You are fucking stupid! Co jest? What the hell? Dawaj, dojeżdżamy go. Mega Thanosa. No to nas ładnie przywitał, przyjaciel. Co on to powiedział? Przywitanko. Jezus Maria, co tam się dzieje u niego? Chyba wystawia mikrofon za okno w samolocie, w odrzutowcu. Znowu zginął. Ty, to może nie był ten Thanos? Thanos? Jest. To nie był Thanos. Co ci powiedział? Bam, bam, bam. To ten Flatterro Borot ma tak głośno. Thanos to ten gwiżdżący. Chyba. Dobra, patrz na niebo. O Jezu, jest! Wielki Mintax. Jaki wielki Mintax. Leci lotnia, o kurde. Bumcia. Ty jesteś obok? No walę młotem przecież. No wiem, no właśnie widzę, machasz coś. Fratel, fratel, fratel? Fratello brot, fratello brot, fratello brot. Why you problem? Why you problem? Bo anonimowego, to jest anonimowy 265. Hello. Hello? Ah, okay, don't kill you, don't kill you. Why not? It's bug? It's bug? I was born like that. Okay. Don't kill you. Okay. You are wrong! You are stupid! What? Co? Czemu? Jaki ma zły dzień? It's a prank! Jezu, jaki jest zły! O! Oh. He's a friend. Zdjęcie z tobą robisz? Okay, take it. Okay. Are you hacking? Why are you so small? It's a skin. Why are you so small? Spadł na... Bym cię zbił, tak jakbym usiadł. O nie, Pumcio. Przepraszam bardzo, Pumcio, ale... O nie! Kara! Jak patrzy na mnie! Jak patrzy na mnie! Szedłem. Szedłem jak do siebie. Co robimy? No siedzimy, jak widzisz. Au! O ty! Hon, patrz na to. Nie wiem, czy to zadziała, ale... O, jest! Czy Lun nie jest wspaniałą kotką? O ja! Teraz się kapnąłem! No to wystarczy, że wejdę? No, chyba. O. Ja pierdzielę! O kurde, jak ci łamie tutaj szyję kart. Co jest? Nie! What the hell? Jak to z bliska wygląda? Nie, no serio? No. Jest jakaś rzecz, która nie jest bugowana w tym forcie? Jak daleko jestem? A ja biegnę! Nawet nie ma limitu, wiesz? Biegnę z tobą! A jak dam turbo? O nie! A, to się naprawia. Okej, to tyle tego śmiechowania. Poza tym w grze skrywa się jeszcze jeden trik, który pozwala dodać miejsce do ekwipunku w grze. Wykonanie tego jest bardzo proste. Musicie mieć pełny ekwipunek, dodatkowy jeden przedmiot oraz motorówkę. Ustawcie dodatkową rzecz tak, abyście mogli na tym dokładnie miejscu pasażera podnieść to. Teraz naraz podnieście tą rzecz oraz zamieńcie miejsce. W tym momencie wasza postać się przesiądzie, to jasne, a przedmiot, który trzymaliście do tej pory, powinien wypaść. Spokojnie, to część planu. Teraz po prostu trzeba wysiąść i podnieść to, co trzymaliście.
Rzeczywiście, zobaczcie sami. Ten przedmiot pojawi się z powrotem po zwolnieniu miejsca w ekwipunku. Sposób na to poznałem dzięki Retaliate. Link w opisie. Pamiętacie ten trik z krzakiem, który wyłącza obrażenia od opadku? To dalej działa. A do tego dalej działa błąd, który daje taki sam efekt, ale z tyrolką. Podczas nagrywania mojego filmiku o błędach kilka dni temu byłem pewien, że ten sposób już nie działa. Ale jednak działa. Jeśli wyskoczycie do wody podczas jazdy tyrolką, to na waszej postaci zostanie ta fioletowa smuga, która daje nam znać, że jesteśmy odporni na obrażenia od opadku. Od momentu, gdy wylądujecie w wodzie, dopóki jakoś nie wylądujecie na ziemi, jesteście odporni na obrażenia od opadku. Ten sposób jest moim zdaniem lepszy, bo bardzo dobrze widać, że działa. Ten sposób dawno poznałem przez przypadek, ale o tym, że jeszcze działa, przypomniał mi Cypher PK. W temacie wiadomości to na razie jest ich mało. Jedyna rzecz, o której mogę wspomnieć, to to, że Fire Monkey doszuka się plika gry nowego malowania, a dokładniej malowanie sztandaru. Dzięki temu malowaniu, tak samo jak na niektórych skinach, kolor naszej broni będzie taki sam jak nasz sztandar i dodatkowo będzie na tym jeszcze ikona sztandaru. Poza tym to Skin Tracker wstawił filmik pokazujący skin, który wejdzie do sklepu w cenie 1200 dolców. Jest to według mnie jeden z tych lepszych nowych skinów. Dajcie znać, czego kupicie. Na koniec puszczę wam filmik pokazujący wszystkie style do postaci za wyzwania. Wcześniej pokazałem wam tylko ikonki. Ja już dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w busie bojowym.